Ewa Panaś, dzień dobry. Zapraszam na informacje z regionu. Uchwała krośnieńskich radnych dotycząca opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Nowym dokonaniem niewątpliwie jest urządzenie tzw. kociarni, czyli miejsca, w którym będą koty przebywać, które zostaną odłowione na terenie miasta Krosna. Kolejny punkt obsługi mieszkańców. Tam można złożyć każde pismo do urzędu, do prezydenta miasta i również zapytać o każdą sprawę, która nas interesuje. Chcą uczestniczyć w sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Jeżeli wykonamy to zadanie rekrutacyjne i się to ludziom z Warszawy spodoba, no to wtedy dostaniemy się do tego Sejmu i będziemy musiały zrealizować ten projekt, który teraz właśnie zaczynamy. Kobieta aktywna w Rzeszowie. W tym roku takim hasłem naczelnym tej konferencji jest taki tytuł Baby są jakieś inne. Zaczynamy od sesji krośnieńskich radnych, którzy przyjęli uchwałę dotyczącą opieki nad bezdomnymi zwierzętami. W Krośnie działa już przytulisko dla psów. Teraz będzie też miejsce dla porzuconych kotów. Zorganizowaliśmy i prowadzimy przytulisko dla psów. I w tym momencie również dla kotów. Nowym dokonaniem niewątpliwie jest urządzenie tzw. kociarni, czyli miejsca, w którym będą koty przebywać, które zostaną odłowione na terenie miasta Krosna, będą tam na kwarantannie, będą leczone, jeżeli będzie taka potrzeba, sterylizowane. No i jeżeli będzie taka potrzeba, będą tam przetrzymywane. Mamy podpisane oczywiście umowę również ze schroniskiem zwierząt, dla zwierząt w Lesku, ale tak prawdę mówiąc chyba jeden pies do tej pory w zeszłym roku był tam oddany na czasowy okres i to był taki okres zaplanowany, bo tam była prowadzona obserwacja tego zwierzęcia. A poza tym my dzięki współpracy i dzięki działalności tych stowarzyszeń opiekujących się zwierzętami w Krośnie mamy praktycznie 100% skuteczność, jeżeli chodzi o adopcję. Mówimy tu o psach głównie. W Rzeszowie otworzono kolejny punkt obsługi mieszkańców, tym razem w Galerii Rzeszów. Można tam m.in. wyrobić dowód osobisty czy rejestracyjny. Rzeszów jest pierwszym miastem w Polsce, które uruchomiło swoje oddziały w galeriach handlowych. Dotychczas w mieście działały 3 punkty obsługi: w Centrum Kulturalno-Handlowym Millennium Hall, w Galerii Handlowej Nowy Świat i w Centrum Handlowym Plaza Rzeszów. Teraz dochodzi Galeria Rzeszów. Tam można złożyć każde pismo do urzędu, do prezydenta miasta i również zapytać o każdą sprawę, która nas interesuje. Urzędnik, który akurat będzie z nami rozmawiał, na pewno postara się pomóc w każdej sprawie. W oddziałach urzędu można także wyrobić dowód osobisty, prawo jazdy czy dowód rejestracyjny. Można się tam również zameldować na pobyt stały lub czasowy, wymeldować oraz uzyskać numer PESEL. Same sprawy dowodów osobistych. 40% wszystkich spraw z tego zakresu zostało załatwionych właśnie w punktach obsługi w galeriach handlowych. Myślę, że to bardzo dużo. Sprawy związane z rejestracją pojazdu to 36%, a więc mieszkańcy coraz chętniej wybierają te miejsca, a my musimy wychodzić naprzeciw mieszkańcom i tego typu punkty uruchamiać. I również ta obsługa musi być w wydłużonych godzinach. Musimy się dostosować do tego, czego oczekują od nas mieszkańcy. Wszystkie punkty urzędu w galeriach handlowych czynne są od poniedziałku do soboty w godzinach od 10 do 18. W Krośnie, na stadionie przy ulicy Legionów, powstał nowy park maszyn. Prowadzone od lata 2014 działania wreszcie nabrały realnych kształtów. Dzięki staraniom Urzędu Miasta i Krośnieńskiego Stowarzyszenia Motorowego KSM Krosno będzie można organizować sportowe imprezy na wysokim poziomie. Prezydent Piotr Przytocki wcześniej już sygnalizował, że należy. Sam jest fanem i po prostu widzi, co tu się dzieje, jak to wyglądało, że ten budynek poprzedni już wymagał gruntownych napraw, a później już nawet brakło takiego określenia, że może być jeszcze reperowany, naprawiany, żeby nie groził jakimś katastrofą budowlaną. I dzisiaj tu stoimy właśnie w tym parku i myślę, że każdy, kto tutaj zaglądnie, to jest pod wrażeniem już tego parku, że spełnia już normy, powiedzmy, do każdej ligi. Na parterze nowego pawilonu wybudowane zostały pomieszczenia dla zawodników oraz boksy, w których żużlowcy będą mogli przygotowywać się do zawodów. Bezpośrednio z boksów zawodnicy mają dostęp do szatni, zaplecza sanitarnego z natryskami oraz wyjście do warsztatu i magazynu. W pobliżu boksów przewidziano magazyn paliwa oraz stanowisko dla karetki. Jednak na budowie parku maszyn plany renowacji stadionu się nie kończą. Przed nami jeszcze czeka następna sprawa, to jest wymiana tej nawierzchni. Ta nawierzchnia
jest taka legendarna nawierzchnia. Jedni są za, drudzy przeciw, żeby ją nie wymieniać, bo ona jest jakby przypisana do tego środowiska, do Krosna, ale ja mówię, że w każdym razie trzeba to wymienić, ponieważ ten park maszyn zostanie zdewastowany, jeśli ta nawierzchnia zostanie, ponieważ ten pył i to będzie się tak to robiło zanieczyszczenie tego budynku, że w trakcie eksploatacji będzie się bardzo szybko zużywał. A myślę, że musimy wrócić do granitu, żeby granit był na ośrodku i będziemy wtedy mieli imprezy naprawdę piękne, ponieważ nikt się nie będzie zbraniał przyjechać tutaj. Klub planuje jeszcze budowę nowej, zadaszonej trybuny, do której Urząd Miasta przygotowuje już dokumentację. Planom nigdy dość, bo w rozgrywkach ligowych prezes klubu zapowiada walkę o wyższe cele. Miasto nam zrobiło taki prezent w takiej postaci tego toru, inaczej przepraszam, tego parku maszyn, no to my teraz musimy niestety jakby dorównać do szeregu i wejść do pierwszej ligi. Przypominamy jednocześnie, że już 19 kwietnia w Krośnie odbywać się będzie Speedway Battle, międzynarodowy mecz z udziałem żużlowej reprezentacji Polski. Kibicuj na żywo reprezentacji Polski na żużlu. Dwie uczennice z gimnazjum nr 2 z Sanoka marzą o tym, aby wziąć udział w sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, która odbędzie się 1 czerwca w Warszawie. Aby stało się to możliwe, musiały wykonać konkretne zadanie. Zadaniem Pauliny Myćki i Joanny Wicik było przeprowadzenie ankiety wśród mieszkańców Sanoka. Dotyczyła ona Sanockiego Parku. Uczennice pytały m.in. o to, czy jest on przestrzenią, z której mieszkańcy korzystają, czy chcieliby coś w parku zmienić i jakie mają oczekiwania do tego miejsca. Jeżeli wykonamy to zadanie rekrutacyjne i się to ludziom z Warszawy spodoba, no to wtedy dostaniemy się do tego Sejmu i będziemy musiały zrealizować ten projekt, który teraz właśnie zaczynamy. Czyli wprowadzić zmiany w tym parku, które zaproponowali ludzie. 21. sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży odbędzie się 1 czerwca w Warszawie. Uważam, że to bardzo fajna taka okazja. Można sobie usiąść w Sejmie, zobaczyć jak to jest. Nie każdy ma taką okazję. Samym celem, jedynym celem nie jest dostanie się i wyjazd do Warszawy, ponieważ znacznie istotniejsza jest rzecz. Uczniowie uczą się procedur demokratycznych, potrafią wyjść do ludzi, samodzielnie przeprowadzić badanie przewidziane w tym zadaniu rekrutacyjnym, a to, że nasi uczniowie potrafią takie rzeczy robić skutecznie i dobrze, świadczy fakt, że już dwukrotnie nasi uczniowie poprawnie zrealizowali te zadania i dwukrotnie uczestniczyli w sesjach dzieci i młodzieży, wyjeżdżając do Warszawy, reprezentując województwo podkarpackie. Uzyskane z ankiet informacje wykorzystane zostaną do sformułowania konkretnych wniosków, co trzeba w parku zmienić, tak by był wizytówką Sanoka. 17 kwietnia w Rzeszowie odbędzie się konferencja Kobieta Aktywna. Jej hasło brzmi: baby są jakieś inne. W tym roku organizatorzy do dyskusji zaprosili aktorów Jana Nowickiego i Zbigniewa Buczkowskiego. Pomysłodawczynią Kobiety Aktywnej jest podkarpacka europosłanka Platformy Obywatelskiej Elżbieta Łukaciejewska. Imprezę poprowadzą aktorka i artystka kabaretowa Katarzyna Piasecka oraz Marek Rząsa, poseł Platformy Obywatelskiej, który w Przemyślu od 3 lat organizował podobną imprezę – Salon Kobiet. Łączymy to, chcieliśmy w tym roku zrobić taki mariaż tych dwóch wielkich imprez i myślę, że ten spektakl, który będzie miał miejsce 17 kwietnia, zadowoli wszystkich najwybrytniejszych, wszystkie najwybrytniejsze nawet panie. W tym roku takim hasłem naczelnym tej konferencji jest taki tytuł: baby są jakieś inne, bo też goście będą nietypowi. Zaprosiliśmy aktorów do wzięcia udziału w dyskusji, czyli prelegentami nie będą w tym roku panie, a będą panowie. Będzie między innymi aktor pan Jan Nowicki, będzie między innymi aktor pan Zbyszek Buczkowcy, wielcy znawcy i miłośnicy kobiet, więc myślę, że będzie radośnie i wesoło. Tegoroczną Kobietę Aktywną uświetni bankiet, który zorganizują koła gospodyń wiejskich. W Małej Galerii Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku można oglądać niezwykłą wystawę motyli.
Są to ostatnie zbiory mieszkańca Leska Edwina Bugi, który od dzieciństwa pasjonuje się motylami. Owady łowił nad rzekami i potokami w Bieszczadach. Ponad 6 tysięcy sztuk okazów z ponad 500 gatunków trafiło do Muzeum Przyrodniczego Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych. Obecny zbiór gromadził od 5 lat. Jak przeszedłem na emeryturę, prawdę powiedziawszy, za sprawą wnuka, który mnie prosił, żeby mu zrobić gablotkę do szkoły na lekcję biologii. No i żeby mu zrobić tą gablotkę, trzeba było zaświecić ekran i zobaczyć, co jeszcze lata. I pierwsza przyleciała mi taka duża pawica, która po prostu zachęciła mnie do tego, żeby z powrotem wrócić do tego hobby. Pan Edwin, chcąc ukazać szerokie spektrum piękna motyli i ich bioróżnorodność, od 2 lat powiększa go o okazy egzotyczne ze wszystkich stref klimatycznych. Kolekcja jest prowadzona w sposób taki muzealny. Wszystkie gatunki są po prostu opisane i umiejscowione w gablotach tak, że zostawione jest miejsce dla tego gatunku, którego jeszcze mi się nie udało w Bieszczadach złowić, a wiadomo, że te motyle w Bieszczadach występują. Były prowadzone tutaj w latach 70. badania i wykazano z terenu Bieszczad i Pogórza Przemysko-Dynowskiego 820 gatunków motyli. Wystawa zachwyca różnorodnością i kolorystyką, ma dużą wartość edukacyjną. Każdy okaz jest skrupulatnie opisany, poznajemy więc jego nazwę i możemy się dowiedzieć, z jakiego rejonu świata pochodzi. Jesteśmy bardzo dumni, ponieważ autorem tej wystawy jest mieszkaniec Leska, pan Edwin Buga. Jest to pasjonat, który od dzieciństwa pasjonuje się entomologią, ma bogatą wiedzę na ten temat i właśnie udostępnił nam swoje zbiory. Jest to tylko część zbiorów, ale bardzo bogatych, pięknych, kolorowych motyli. Wystawa czynna będzie do 10 maja, w godzinach od 8 do 20. Teraz o innej wystawie. W BWA w Krośnie można oglądać zdjęcia słuchaczy Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy. Wystawa stanowi podsumowanie 2-letniej pracy właśnie tych młodych artystów. Na wystawie znajdą się reprezentacje wszystkich tematów, takich jak portret, architektura, martwa natura, pejzaż i temat krośnieński, bo również osobno traktujemy temat krośnieński, który może być dowolnie traktowany. Naszymi słuchaczami są mieszkańcy Krosna, ale również mamy młodzież z całej Polski. Fotografia daje mi możliwość ponownego zobaczenia tego, co wcześniej zostało utrwalone głęboko w mojej skrytej pamięci. Tak o swojej pasji mówi Jacek Lijana. To zawsze jest prestiż, szczególnie w takim miejscu w Krośnie dość znanym, żeby pokazać własne prace. Ale też fajnie, że jest nas kilka osób i że wszyscy w tym uczestniczymy. Dla Aleksandry Budyń fotografia to jedna z przygód, które w życiu przechodzi. Idąc do szkoły robiłam na przykład tylko portrety, a tutaj miałam na przykład za zadanie robić zdjęcie szkła, gdzie to jest bardzo trudne, bo trzeba było zrobić zdjęcie detalu i także były różne wyzwania. Tu w sali BWA mamy możliwość oglądania zdjęć cyfrowych i zdjęć analogowych. Natomiast możemy pochwalić się, że jesteśmy jedną z niewielu szkół w Polsce, która oprócz technik nowoczesnych zajmuje się i uczy technik szlachetnych. Cyanotypia, technika gumy, fotografia otworkowa. To są te rzeczy, które dziś mało kto zna, mało kto stosuje, a jednak niezwykle piękne i niezwykle szlachetne. Wystawę można oglądać do 10 kwietnia. W tym serwisie to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.